Trener Tomasz Kopawry ostatnio wypowiedział się, że nasi skauci coraz częściej i coraz chętniej obserwują Łukasza Szukałę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Najtańsze i najbezpieczniejsze coinsy na każdą platformę, zapraszam Was serdecznie do FIFA Coins Land. Po podaniu hasła Nexium 8% gratis. Możliwość płacenia pay safe cardem. Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Lechem Poznań. Tomasz Kopawry, nasza przygoda ciągnie się dalej. No i dobra, tutaj tylko przed meczem rewanżowym, bo tak już rozpoczynamy rundę rewanżową w Lidze Europejskiej. Musiałem zmienić na skład z Ligi Europejskiej z Esbjergiem. Tak jest, gramy tym razem w Poznaniu. I tutaj musimy się pokusić o 3 punkty. Jeżeli poważnie myślimy o wyjściu z grupy, to zdecydowanie. No i spójrzmy na wyjściową jedenastkę Lecha Poznań. Gostomski, Kędziora, Wąkiewicz, Kamiński, Douglas, Linetti, Drewniak, Lovrencic, Keita, Pawłowski. No i na ataku jak żeby kto inny jak nie Munir, czyli nasz najlepszy napastnik, zawodnik, którego wypożyczenie było chyba najlepszą decyzją w tej karierze. I nie możecie mi tego po prostu zaprzeczyć. Możecie powiedzieć, że to jest może niezbyt realne wypożyczenie zawodnika z Barcelony do Lecha Poznań, ale udało się nam to zrobić i to była najlepsza decyzja, jaką tylko się dało podjąć po prostu w tej karierze. Munir jest zarąbisty i to tyle. Miejmy nadzieję, że godnie go zastąpią nasi juniorzy, bo chciałbym, żeby w przyszłym sezonie w Lechu Poznań grał zawodnik z Polski na ataku, ale to jeszcze wszystko idzie się rozwiązać. Dobra, 27 minuta i tutaj świetna piłka do Munira, tak jest, no. No ja przed chwilą mówię, że ten zawodnik ciągle strzela, a on co pokazuje? Panie trenerze, ja strzypnę jeszcze jedną, tak żeby było ładniej. No więc jak widzicie tutaj po świetnej piłce od bodajże Linettiego, nie zabijajcie mnie jeżeli się pomyliłem, Munir zdobywa swoją piątą bramkę w Lidze Europy. No naprawdę niesamowity Hiszpan, niesamowity zawodnik. Ale to nie koniec emocji w tym spotkaniu. 45 minuta, Lovrencic oddaje do Linettiego, który zapoczątkował tą całą akcję. Linetti finezyjnie, Munir, pusta bramka, 2 do... Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. I nie będzie 2 do 0, bo Munir strzela w trudnych sytuacjach, a gdy ma pustą bramkę, stwierdza, że nie będzie upokarzał przeciwnika. On jest za dobrym zawodnikiem, żeby strzelać na pustą bramkę. Nie, on musi porobić 4 i 5 wkręcić w murawę razem z bramkarzem, żeby padła bramka. Dobra, pierwsza połowa, jak widzicie, naprawdę bezbarwna. Zaledwie jeden strzał celny na całą połowę i to tylko z naszej strony, więc naprawdę słabo. Mieliśmy zmiany na boisku, jak widzieliście, pojawił się, no jak żeby kto inny, jak oczywiście musiał zejść Munir, to co jest największym po prostu bolączką, największą w Munirze jest to, że on się strasznie szybko męczy. No i na boisku się pojawił Sadaje, który teraz świetnie wywalczył rzut karny w 75 minucie, będzie go egzekwował Kamiński. No naprawdę tutaj muszę pochwalić Sadajewa, bo najpierw dostał świetną piłkę od Drewniaka i później ją naprawdę świetnie wykorzystał. No ale teraz trzeba tylko i wyłącznie wykorzystać rzut karny. Już będziemy mieli pewne zwycięstwo, pewne w 3 punkty w tym spotkaniu, ponieważ jest to 75 minuta. Później się po prostu zamurujemy, no i będziemy już spokojni o wynik w tym meczu. No ale tymczasem Kamiński kontra Dubravka i Kamiński, poprzeczka, piłka wpada do... I nie ma jednak bramki, to... Ja... To byłem pewny w tym momencie, że od tej poprzeczki ta piłka wpadnie do bramki. No ale jakimś cudem jednak nie. No ale w każdym razie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Tak czy inaczej, 3 punkty lądują na naszym koncie. Jak widać, Lovrencic, który jest również na miniaturce naszej kariery, jak najbardziej się cieszy. No i nie ma co mu się dziwić. A jak widzieliście po statystykach, to my zdecydowanie przeważaliśmy w tym spotkaniu. 6 strzałów celnych, a Esbjerg tylko jeden i to na dodatek niecelny. To jak widzieliście tutaj, że ciągle się toczy sprawa z Łukaszem Szukałą. Zaproponowaliśmy mu tygodniówkę, już kontrakt. Teraz kwestia, co ten zawodnik odpowie na tą naszą ofertę. Bo naprawdę stwierdziłem, że chce ściągnąć sobie tego zawodnika. Już wiemy o nim praktycznie wszystko. 67 punktów overalla. No i najważniejsze to, co mówiłem, że jest Polakiem. I naprawdę chcę go ściągnąć tak, żeby chociaż co jakiś czas grał, żeby uzupełnił nasz skład, bo tak jak wiadomo, na obronie mam naprawdę spore problemy. Jestem gotowy nawet posadzić na ławce Natana Ejka, którym mi się nie gra dobrze, na rzecz Łukasza Szukały. No ale dobra, rozpoczynamy sobie to spotkanie od akcji już w pierwszej minucie. Po zamieszaniu po stronie Podbeskidzia, Munir przejmuje bramkę i Munir, będzie bramka w pierwszej minucie! Jednak nie, no i kolejny mecz, którego pierwsza połowa była całkowicie bezbarwna. Jak widzicie, popatrzcie na statystyki, nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, Podbeskidzie oddało jeden. Jeden strzał celny na całą połowę. Wow, naprawdę, no przebojowo, nie powiem. No ale dobra, mamy tutaj kolejną akcję w 60 minucie. Rzut rożny, tutaj uderzenie Munira, Munir dobicie. Wybicie piłki po raz kolejny, tym razem tam jest Semir Stilić. I Semir Stilić miejsca. No ale niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego Stilić strzelał prosto w bramkarza, jak obok miał resztę bramki. No owszem, był tam obrońca, ale obrońca nie może używać rąk, więc mógłby strzelić sobie w drugi kąt. No ale popatrzcie, on prosto w bramkarza strzelił. Dlaczego? Nie rozumiem tego całkowicie. W 72 minucie mieliśmy zmianę, na boisku się pojawił Magellan zamiast Munira i Lovrencic zamiast Pawłowskiego. No ale popatrzcie teraz na to. Elton oddaje do Lenetiego i BUM!
Ja w tym momencie, jak gram karierę, złapałem się za głowę, za moją łysą pałę się złapałem, po prostu nie uwierzyłem, co się stało. Po prostu... Gdybym jeszcze miał moją grzywkę, to bym wyłysiał z wrażenia przy tej bramce, no niestety to już jest nieaktualne, już jestem łysy, 30 tysięcy subskrypcji już mi stuknęło. A jeżeli chcecie, żeby było więcej specjali, a jednak naprawdę ja jak najbardziej chcę, to nie zapomnijcie dać łapki w górę teraz, w tym momencie, pod tym odcinkiem, bo później możecie zapomnieć, a łapki w górę naprawdę cholernie motywują, więc dajcie łapkę w górę, to mnie super zmotywuje do nagrywania kariery. No i też dajcie łapkę w górę za tą niesamowitą bramkę Linettiego, która jest osobiście, jak dla mnie, jest jego pierwszą bramką w Ekstraklasie, debiutancką. I już w tym momencie jest to bramka sezonu. Jest to najlepsza bramka, ja lepszej nigdy nie strzelę. Jest po prostu niesamowita bramka z dystansu, z voleja, z powietrza, prosto w okno. Wow. No ale dobra, tutaj mamy 90 minutę, no i jeszcze Magellan nas poczęstował brameczką 2-0, tak jest. Bardzo się cieszę, jak ten zawodnik zdobywa bramki, po prostu nie mam pojęcia dlaczego. Nasz junior, którego wyhaczył nasz scout, naprawdę bardzo się cieszę, gdy on gra, gdy dobrze gra, gdy zdobywa bramki. Mam nadzieję, że wy też, bo naprawdę z chęcią wpuszczam tego zawodnika na boisko nawet na jakieś 20 minut. Chociaż teraz dostał naprawdę całkiem sporo czasu. De facto, bo go wpuściliśmy już w 70 minucie, no i do tego doliczmy sobie doliczony czas gry. Więc naprawdę Magellan mógł trochę się pokazać na boisku. No i to też zrobił w 90 minucie, dobił pod Beskidzie i 2-0 i 3 punkty w tym spotkaniu, to już jest pewne. Tak jest, kolejne 3 punkty w Ekstraklasie lądują na naszym koncie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się cieszyć i chwalić naszych zawodników, bo gramy coraz lepiej i coraz pewniej gramy w ataku. No a teraz przyszedł czas na kolejny mecz w Ekstraklasie, czyli na mecz z Krakowią. Tutaj nas poprosił Gulą o to, żebyśmy go zmienili, ponieważ chce odpocząć, dlatego daliśmy szansę Trauce. No i na ataku zagra sobie od pierwszej minuty Magellan, ponieważ Munir był już strasznie podmęczony, więc naprawdę Magellan zdobył w ostatnim meczu bramkę, teraz dostaje szansę, gra od pierwszej minuty w barwach Lecha Poznań i gramy na wyjeździe z Krakowią. Oj, będzie się zdecydowanie działo. Naprawdę liczę tutaj w 100% na Magellana, chcę, żeby się pokazał w tym meczu jak najlepiej. No ale dobra, tutaj mamy już akcję w 6 minucie. No i tutaj piłka jest do Stilicza, świetnie przedłużył ją Magellan. I czy Magellan będzie miał asystę? Stilic? Asystę może Magellan nie będzie miał, ale kluczowe pytanie jak najbardziej. No a tutaj tak szczerze powiedziawszy trochę dziwnie dostrzelił Stilic, znaczy się, cieszę się bardzo, bo zdobył bramkę. No ale tak de facto zawinął bramkarza całkowicie. Myślałem, że już strzeli bardziej po długim rogu, a on bliższym, po bliższym słupku centralnie wcisnął piłkę pomiędzy bramkarza a słupek. No ja się z tego powodu jak najbardziej cieszę, ponieważ 8 minucie już prowadzimy 1-0. No ale niestety tutaj Buric popełnił fatalny błąd, naprawdę cholera jasna, no szkoda mi jest tej bramki, bo Buric naprawdę się świetnie prezentuje, jeżeli chodzi o grę na bramce, ale przez takie głupie błędy traciłem bramki, no i niestety pod Beskidzie, Krakowia zdobywa bramkę w 28 minucie, no i remis 1-1. Jak widać po statystykach, ta pierwsza połowa zdecydowanie ciekawsza niż w poprzednich spotkaniach. Coś się działo, Krakowia 2 strzały celne, my 3 strzały celne. No ale lecimy sobie, tutaj jest 70 minuta, Stitch do Eltona, Elton do Pawłowskiego, Pawłowski uderzenie jest słupek. Byłem pewny, że tutaj będzie bramka, no tak rozklepaliśmy tutaj obronę przeciwnika, no ale niestety nie udało się nam, no i w 70 minucie mamy po raz kolejny zmianę, na boisku się pojawi Linetti zamiast... na boisku się pojawi Keita zamiast Linettiego i Lovrencic zamiast Stilicza. No naprawdę byliśmy tutaj ustawieni zdecydowanie na atak. No i tutaj Keita się opłacił na boisku. Keita uderzenie w 90 minucie. Myślałem, że naprawdę uda się nam już wyhaczyć te 3 punkty, no ale niestety Krakowia urwała nam 2 punkty. No i 1-1 z tym zespołem, no to jest, szczerze wam powiem, wynik, który mnie nie satysfakcjonuje. No ale cóż, no gramy stabilnie, miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Tutaj widać, następne spotkanie nas czeka znowu w Ekstraklasie, ale to wszystko już w kolejnym odcinku. W każdym razie nie zapomnijcie o łapce w górze, no i mam nadzieję, że uda się nam przegnąć Łukasza Szukałę w kolejnym odcinku. A ja się z wami żegnam, no i na razie, cześć! Coraz bliżej raporty z wypożyczeń. Zdecydowanie trzeba przyjrzeć, jak nasi juniorzy radzą sobie w innych drużynach i zbudować drużynę marzeń.